Nowa informacja. Nie żyje Krzysztof Kęczkowski. Był muzykiem i aktorem. Pojawi się m.in. w takich serialowych produkcjach jak Ojciec Mateusz, Klanczem jak Miłość. Pracował również na planie filmu Pitbull. Nowe porządki. Krzysztof Kęczkowski zmarł nagle. O jego odejściu poinformował w mediach społecznościowych przyjaciel muzyk Jerzy Kaczmarek. Krzysztof Kęczkowski zmarł 8 czerwca 2023 roku. Z informacji, które przekazał jego przyjaciel Jerzy Kaczmarek, wynika, że to nagłe problemy z sercem przyczyniły się do śmierci artysty. Kęczkowski miał zaledwie 51 lat, a muzyka i aktorstwo były jego prawdziwą pasją. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.